Pasja pomaga w dniach, kiedy ci się tak nie chce. Wtedy jest trochę łatwiej. Ale ludzie też mylą, rób to, co kochasz, z będzie codziennie miło i fajnie robiąc to, co kochasz. Tak. Nie będzie tak. Tylko trochę będzie łatwiej w te dni, kiedy ci się tak nie chce, że chcesz się poddać, że wytrwasz do następnego i następnego, kiedy będzie to coraz trochę lepiej. I to jest chyba największy mit. Ktoś lubi wędkarstwo, myśli, że założy sklep wędkarski, że będzie mu w ogóle super, ale chodzi mu księgowość, no faktury, otwarcie tego biura, koszty, czynsze i to jest zupełnie coś innego. Dokładnie, a jak zajmiesz się wędkarstwem, a w ogóle nie łowisz ryb, to będzie ciężko ogólnie w te najcięższe dni, się poddasz. Więc o to chodzi, mi się wydaje, że zmniejszają się szanse tego, że się poddasz, czy ci nie wyjdzie. Mhm. Tylko tyle. Są inni ludzie, którzy robią 100 razy więcej niż ja. Jestem niczym na razie. Jeszcze mam tak daleką drogę i to jest właśnie to, co mnie inspiruje. Jak widzę, że jest dużo ludzi dookoła mnie, którzy jeszcze więcej robią i lecą jeszcze wyżej niż ja. No i też jesteś ogromną inspiracją dla ludzi, którzy mówią właśnie, chcę być taki jak Robert, a ty mówisz, że jestem dopiero na początku drogi. Do przodu jeszcze mamy kupę rzeczy do zrobienia. Jasne. No mi się wydaje, że ja tak może 20% wykorzystuję swojego potencjału. Mhm. Jestem leniwy. Ludzie nie wiedzą tego. Ja codziennie nie chcę mi się, ale już mam taki poziom niezły dyscypliny, że ja po prostu działam. I to jest właśnie to, co chyba wydaje mi się, że ludzie nie rozumieją, że ja, Elon Musk, jesteśmy leniwi też, tylko wybieramy to, nie wybieramy właśnie tą ścieżkę najmniejszego oporu. Codziennie pokonujemy samych siebie i o to chodzi w sukcesie. Czy ja dobrze rozumiem, że inspiracja od motywacji różni się tym, że inspiracja to jest bodziec dla ciebie i resztę robisz ty sam, a motywacja jest takie ciągłe podtrzymywanie się z zewnątrz jakimiś impulsami, które stymulują cię do rozwoju. Jak ty tą różnicę rozumiesz? Ja już się nauczyłem, że nie można polegać na motywacji. Ona jest albo jej nie ma, ale trzeba działać, czy ona jest, czy nie. I się ją tworzy przez właśnie działanie. Te emocje dążą za działaniem. A inspiracja to jest coś, co po prostu coś tak głęboko cię inspiruje, żeby się wziąć w garść, żeby zacząć coś robić i taki katalizator jakby na większe rzeczy. A motywacja jest bardziej taka do robienia może takich mniejszych rzeczy, a inspiracja to jest taka, wiesz... Że misja, kierunek... Tak, thinking big, wiesz, pokonać świat i tak dalej. A motywacja to tak bardziej na co dzień. Wydaje mi się, że ludzie często się porównują do innych. Na przykład ktoś spojrzy na mnie i pomyśli od razu, że hej, ja nie mam charakteru jak Robert, jestem introwertykiem. Nie wiedząc, że ja też jestem introwertykiem, że 6 lat temu byłem absolutnym luzerem. Chowałem się, nie wychodziłem, wiesz, unikałem wszystkich niekomfortowych sytuacji. Stworzyłem tą wersję, która tu siedzi, która potrafi ci spojrzeć w oko od czasu do czasu i przed kamerą mówić swobodnie. Ja to stworzyłem przez bardzo ciężkie decyzje i zawsze powtarzam cytat Jerzego Gregorka: łatwe decyzje, trudne życie, trudne decyzje, łatwe życie. Często sytuacje w życiu, gdzie się zmuszasz do czegoś, później okazuje się, że to są najpiękniejsze doświadczenia w życiu. Jak już przejdziesz przez to, tak? Tak, tak. Bo idziesz pod górę i później dochodzisz na szczyt i mówisz, wow, zrobiłem to, a nie chciało mi się. I z czasem sobie uświadamiasz, że o to chodzi w życiu. Żeby nie iść zawsze na wygodę, żeby nie spać sobie dłużej, tylko wyjść, pobiegać, coś zrobić, pokonać siebie. I ta samodyscyplina rośnie i coraz łatwiej jest i poznajesz siebie, kim naprawdę jesteś. Czyli jak stoisz na tej krawędzi przed decyzją, czy iść, to masz taki dialog wewnętrzny, analizujesz opcje, robisz krok do tyłu. Ten głos w mojej głowie zawsze jest. Nie, weź, nie. Po co to robisz? I powoli wyciszasz to i znika powoli. Mi się też bardzo podoba w materiałach, których tworzyłeś wcześniej wideo, mówisz o wyłączeniu tych notyfikacji, powiadomień, że przestać być niewolnikiem tego sygnału, bing, nie? I już... Osobą, która reaguje na świat, zamiast być proaktywną osobą, która pokonuje świat. Czego milenialsi? Ja mam wyciszony już 2 lata telefon, tylko mama dociera do mnie, jeśli chodzi o notyfikacje, mam tak ustawione. Żeby pozbyć się tego uzależnienia, nie mam telefonu w sypialni, nie sprawdzam rano. To strasznie uwalnia ciebie. Nie masz pojęcia, dopóki tego nie zrobisz. I wtedy możesz więcej
masz więcej kontroli nad własnym życiem i po prostu możesz więcej zrobić, więcej czasu. Jakbyś pomyślał, ile czasu spędziłeś na Facebooku, jakbyś to wykorzystał, żeby się nauczyć czegoś nowego, byłbyś milionerem pewnie. Więc z własnego wyboru wybierasz Facebook nad milionem. A uważasz, że ważniejsze są umiejętności takie miękkie czy twarde biznesowe? Bo wiele osób, które ogląda to ciebie czy Garego, to mówi, że coachowe, tak pejoratywnie, nie? Bieda coach, prawda? Powstało stąd przecież. I oni trochę się naśmiewają z tego rozwoju. A myślę, że to super ważne, bo na tym się buduje biznes dalej, a nie odwrotnie. Tak, postawa? Tylko uważam, że słuchając kogoś, nie nauczysz się tak naprawdę niczego. Mogą cię zachęcić do tego, żeby podjąć jakąś decyzję i się nauczyć na własnej skórze. Ale słysząc moje doświadczenie, nie będziesz wchłaniał tego doświadczenia, tylko musisz później wyjść i podobne coś doświadczyć. I dopiero w taki sposób się będziesz rozwijał. Czyli bierzemy trochę od Gryna, od Garego, od innych prelegentów, od ludzi, którzy w internecie dają content. Coś czujesz od nich, tak. I tworzysz własną wersję tego.